Dzień dobry, witam Was na kolejnym odcinku Wina z Agniechą. Mam nadzieję, że macie już przygotowane wino i jesteście gotowi do obejrzenia dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj będzie bardzo fajny temat. A przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie fajny. Zapraszam. To wino będzie troszeczkę inne niż zawsze, inne niż zwykle, dlatego że najpierw będą ogłoszenia, a dopiero później zajmiemy się rzeczywiście tym tematem, który dla Was dzisiaj przygotowałam. Po pierwsze, zadałam Wam dzisiaj rano na grupie pytanie, jak myślicie, o czym będzie mowa, i pokazałam Wam taki oto obrazek. I ja poproszę admina o wrzucenie tego pierwszego obrazka, i to była podpowiedź. I to, moi drodzy, naprawdę, muszę zerknąć tylko, czy admin pokazał dobry obrazek, to była, moi drodzy, naprawdę podpowiedź w punkt. I po raz pierwszy chyba nie zgadliście mojej zagadki tak wprost, od razu w pierwszym komentarzu, co mnie bardzo cieszy, bo chociaż raz zadałam zagadkę, która była lekko trudna. I ten obrazek mówi nam o tym, że to jest Next. I to jest tak naprawdę tytuł programu, który możecie obejrzeć na jednej z platform, z jednej z platform streamingowych. I to jest Next in Fashion. I ostatni weekend spędziłam na tym, żeby obejrzeć te wszystkie odcinki, bo one się pojawiły chyba niedawno, z tego co wiem. I tak naprawdę to, co zobaczymy dzisiaj, to jest właśnie jeden ze strojów właśnie z tego show, z tego programu. I to jest druga podpowiedź, która była na tym rysunku, to jest kolor. Bo poproszę zdjęcie numer 2 i na tym zdjęciu widać już to, o czym dzisiaj będziemy mówić. Czyli tak naprawdę siostra Belli, bo to jest Gigi, chyba się tak to czyta, Gigi Hadid. I tak naprawdę, moi drodzy, to poopowiadamy sobie o tym stroju. Fajne, prawda? Ja nie wiem, czy tutaj widać cały na tym zdjęciu, bo musiałabym teraz znowu zerkać, które zdjęcie Wam pokazuje admin, bo są dwa i mam nadzieję, że pokażę Wam oba tego stroju. Ten strój, nazywam go strojem, a nie kombinezonem, dlatego że zazwyczaj kombinezon nie ma rękawiczek z całości krojonych i nie ma z całości krojonych butów, skarpet. Jak to zwał, tak zwał. My natomiast nie będziemy aż tak odjechanego kombinezonu dzisiaj szyć. Bo dzisiaj będziemy szyć. Nie będziemy szyć aż tak odjechanego kombinezonu, dlatego że nie sądzę, żeby któraś z nas chciała uszyć sobie coś razem z butami i razem z rękawiczkami, bo to byłoby trochę niewygodne. No nie wyobrażam sobie pójść tak na spacer z psem i mieć właśnie taki strój z rękawiczkami, z paluszkami, ze stópkami i z całą resztą. Ale pomijając cztery końcówki, bo mamy cztery łapy, dwie ręce i dwie nogi, to pomijając te cztery końcówki, to jest naprawdę całkiem fajny kombinezon, prawda? A jak się nauczymy szyć taki kombinezon, to będziemy w stanie uszyć na przykład taką bluzkę albo sukienkę, bo do talii, oprócz tego, że możemy sobie wszyć tutaj dół w postaci kombinezonu, czyli spodni, mogłybyśmy także wszyć sobie dół z koła, dół z wycinka koła, dół z prostokąta. Jakikolwiek byśmy nie wszyły, czy nie wszyli, możemy stworzyć piękną sukienkę. I temu będzie przyświecał nasz dzisiejszy odcinek Wina z Agniechą. Aż sobie czytałam, nie wiem, czy to było słychać. Temu będzie przyświecał nasz dzisiejszy odcinek Wina z Agniechą, ale pomijając to, że już Wam pokazałam, co będziemy szyć, to pewnie i tak się nie domyślacie, co jest tematem naszego dzisiejszego odcinka tak naprawdę. Dlatego, że nie będziemy szyć całego tego kombinezonu, bo w jednym z odcinków Wina z Agniechą, i ja teraz poproszę o ostatni rysunek, który mam dla Was, i tutaj macie widoczne, które to Wino z Agniechą było, pokazywałam Wam, jak przygotowuje się taką górę z supłem. No nie? Więc tą górę z supłem jesteśmy sobie już w stanie uszyć, wykonać. I to już jest zadanie dla Was takie domowe, które możecie sobie spokojnie zrobić. Natomiast teraz uszyjemy sobie dół tego kombinezonu. Czyli uszyjemy takie
portki. Specjalnie nazywam portkami, a nie leggingsami, dlatego że leggingsy w mojej głowie oczywiście, to są leggingsy, które są wykonane z jednego kawałka materiału, jedna nogawka z jednego kawałka materiału, druga nogawka z drugiego kawałka materiału i to wszystko, co potrzebujemy ciąć. Natomiast dzisiaj wykonamy sobie bardziej skomplikowane leggingsy. I one będą bardziej skomplikowane, dlatego że będzie trochę więcej pracy przy nich. Specjalnie je takie wybrałam, dlatego że dzisiejszy kombinezon był tak zabudowany i my sobie te leggingsy zrobimy też zabudowane aż pod stópki. Może nie z paluszkami, ale aż pod stópki. Dlatego, że my dzisiaj przygotujemy sobie leggingsy o numerze 418 ze strony Papa Vero. I okłamałam przed chwilą admina, on mi tam kiwał, że ma jeszcze jedno zdjęcie. Ja wiem, że to zdjęcie powinno być teraz, właśnie ja je poproszę. To są właśnie te leggingsy, które my przygotujemy. I zanim zaczniemy je szyć, to ja Wam powiem, dlaczego te leggingsy dzisiaj wybrałam. Po pierwsze dlatego, że są trudniejsze i możemy sobie pooglądać znacznie ciekawszy film Przewodnik szyciowy niż po prostu zszycie dwóch nogawek, bo to byłaby trochę nuda, prawda? Natomiast druga sprawa, która jest ważna przy spodniach, przy szyciu leggingsów, jest taka, że takie leggingsy możemy uszyć z mniej rozciągliwych dzianin. Może nie z w ogóle z nierozciągliwych, ale z mniej rozciągliwych. Nadal powinny być to dzianiny, które będą bielastyczne, czyli rozciągliwe w pionie i w poziomie, bo jak sobie wybierzemy dzianinę, która nie jest elastyczna w pionie, to przy siadaniu nasza pupa nie będzie wypychała tych leggingsów, tylko te leggingsy będą spadały z naszego tyłu. Szukałam ładnego słowa. Będą spadały z naszej pupy, po prostu. Więc my nie chcemy takiego efektu, my chcielibyśmy, żeby te leggingsy zostały na miejscu i dlatego właśnie potrzebujemy bielastyczną dzianinę. Natomiast ona może być trochę mniej elastyczna, więc nie potrzebujemy tutaj jakiejś takiej typowej lajkry, która się ciągnie w nieskończoność w każdą stronę. Możemy wykorzystać inne dzianiny. Możemy je wykorzystać z tego powodu, że ten fason jest dopasowany za szewkami. Tak, tak, moi drodzy, mamy zaszewkę z przodu i z tyłu, po jednej, na jednej stronie i po jednej na drugiej, więc w sumie mamy cztery zaszewki do zszycia. Dodatkowo nogawki są modelowane i one mają cięcia po bokach sylwetki i nogawki, jak popatrzycie sobie na szablon, zachęcam do obejrzenia szablonu, czyli tak naprawdę tej formy, czy szablonu, bo w zależności od tego, co sobie powierzycie, 418, lub chociaż obejrzenia obrazków na stronie, czyli tak naprawdę podejrzenia sobie miniatury wykroju, dlatego, że nogawki są modelowane po to, żeby na przykład zmieścić ładnie łydkę. Więc jak popatrzycie sobie na nogawki, to nie są takie proste, tylko mają dużo takich fal na boku. Czyli mają takie modelowanie, które uwzględnia tak naprawdę naszą budowę nogi. I to nam właśnie pozwala, to, że ten fason jest tak pięknie wymodelowany, pozwala nam użyć trochę mniej rozciągliwych dzianin. No ale wtedy mamy zaszewki i te wszystkie modelowania i je musimy wykonać. Ale jeśli popatrzycie na zdjęcie sobie jeszcze w artykule na stronie, na te moje leggingsy, które były uszyte naprawdę z niezbyt elastycznej dzianiny, to one bardzo dobrze są dopasowane, są też wygodne przez właśnie te wszystkie szczegóły i detale, o które zadbałam przy mojej pracy, czyli przy tworzeniu szablonu. Ostatnia rzecz, która jest w tych portkach, to jest coś, przez co ja kiedyś bardzo temu nazwałam je narciarami, bo mi się tak kojarzą. Po prostu ten fason mi się tak kojarzy, chociaż ten fason wraca czasami do łask i wraca do łask nie tylko w postaci takiej modowej, ale wraca do łask też w postaci na przykład bielizny termicznej, która fajnie, żeby pod stópką się trzymała i tutaj też można sobie ten patent wykorzystać, dlatego że my mamy taką ładną gumkę pod stopą, która nam pod stopę wchodzi i trzyma całą nogaweczkę. Dlatego takie narciary. I moi drodzy, my sobie za chwilę obejrzymy film i ten film pokazuje nam krok po kroku, jak uszyć takie spodnie. Ale jeśli ktoś będzie chciał uszyć leggingsy, które są znacznie prostszymi leggingsami, czyli tak naprawdę bez tych wszystkich cięć, bez zaszewek, no to oczywiście bez tych dołów takich fikuśnych, to oczywiście również z tym przewodnikiem sobie poradzi, musi tylko przewinąć ten cały kawałek, w którym ja będę opowiadała o tym, co się dzieje pod stopą, no bo tam jest troszeczkę wykańczania, no i nie będzie miał zszywania boków spodni. Tylko i wyłącznie będzie miał jeden szef na nogawce, a dalsza część będzie dokładnie taka sama.
I to wszystko. I zanim jeszcze przejdziemy do tych moich spodni, to ja powiem Wam dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że jeszcze do dziś można zakupić Lady Violet w fajnej cenie, a za kilka dni pojawi się ten sam szablon, ten sam, tak w cudzysłowie, dlatego że ten sam w wersji dla dzieci pojawi się jeszcze w tym tygodniu. Druga rzecz to jest taka, że ja napiję się wina i zrobię dosłownie chwilkę przerwy, dlatego że ja tą moją całą gadaninę wytnę i wyrzucę, wrzucając film na stronę pod leginsami. I nie chciałabym, żeby ktoś musiał później, oglądając instruktaż szycia, przebrnąć przez to, co musiałam się do Was tutaj dzisiaj wygadać. Szyjemy więc spodnie 418, czyli leginsy, które znajdziecie na stronie Papavero. Wszystkie kroki, które Wam pokażę, dążą do tego, żeby zbudować te nasze spodnie. Mam nadzieję, że z tym przewodnikiem uszyjesz je lub dół kombinezonu, który również można wykonać z takimi leginsami. I ja już mam film, który Ty również już teraz widzisz i będę Ci go omawiała, co się na nim dzieje. Mamy dwa nacinki na górze materiału, to jest talia, to są kawałek naszych spodni i mamy jeden taki sznureczek, który łapie tylko jedną niteczkę i zaznacza czubek zaszewki. I zobacz, że tyle informacji na materiale mi wystarczy, ja nie potrzebuję jej rysować, dlatego że ja zaginam materiał i na górze zaginam go równiutko tak, żeby nacinki się ze sobą zgrały, na dole składam go tak, żeby ta niteczka, ten punkt był dosłownie na brzegu tego złożenia i ja mogę zszywać tak zaszewkę, tak po prostu. Niczego nie muszę rysować. Rysowanie na materiale absolutnie nie jest potrzebne. No, może w jakichś drobnych przypadkach, ale w większości nie potrzebujesz tego robić. I zobacz, że zareglowałam na samym początku, czyli wykonałam jeden ściek do tyłu, jeden ściek do przodu, trzymam sobie lewą ręką z tyłu tą nitkę, która wyszła mi z maszyny, czyli tą z igły i z bębenka, bo tam chciał mi się ten materiał troszeczkę zblokować, więc ja sobie to po prostu pociągnęłam. I szyję do naszej zaszeweczki, do czubeczka. I na samym końcu nie rygluję, dlatego że taki zaryglowany koniec byłby dosyć gruby. I wtedy ten czubek zaszewki byłby taki sztywny, on by mógł zacząć sterczeć, nieładnie wyglądać, nie mogłabym go ładnie rozprasować, więc ja ucinam tylko nitki, zobacz, zostawiam je takie dłuższe, te czerwone z maszyny do szycia. Teraz sobie tylko przytrzymam ten materiał stopką, żeby mi było łatwiej wykonywać kolejne operacje. I zobacz, ten nacinek niebieski ja wywalam, bo on mi już nie jest potrzebny. Ja zszyłam zaszewkę, więc mogę go wyrzucić, a te dwie czerwone nitki po prostu zawiązuję na supełek. I ja tutaj tylko zawiążę na supełek, a na sam koniec odetnę, zostawiając takie troszkę dłuższe nitki. Natomiast jeżeli Twoje poczucie estetyki powoduje, że nie możesz tych nitek tak zostawić na lewej stronie i one tam takie dyndające będą Ci przeszkadzać, to możesz wziąć po prostu igłę i te nitki ładnie przepleść przez wnętrze zaszewki, tak żeby one się tam po prostu trzymały. I to nie jest jedyny sposób zakończenia zaszewki, możemy nauczyć się takiego i wielu innych. Dziś pokazujemy sobie taki. To, co Ci pokazałam teraz palcem, to są obłożenia, góra obłożenia dołu nogawki, bo tam na dole mamy takie piękne gumki i przez to musi być obłożenie w tych leginsach i tą górę tego obłożenia musimy obrzucić już w tej chwili, dlatego że później będzie nam bardzo ciężko wejść gdzieś tam do środka spodni, więc obrzucamy sobie tylko górę tych elementów, które są obłożeniem dołu nogawek i obrzucamy oczywiście cztery, ja Ci pokazałam jedno, no ale oczywiście musimy cztery te obłożenia, czyli dwa przodu i dwa tyłu obrzucić. I one są już obrzucone, więc teraz tak naprawdę rozpoczniemy proces zszywania. Biorę jedno z przodu, jedno z tyłu, takie obłożenie, składam je prawymi stronami do siebie i zszywam boki nogawek. Czyli zszywam te pionowe końce z obu stron. I teraz, moi drodzy, wiem, że powiedziałam nogawki, dlatego że tak naprawdę no to są boki nogawek, obłożenia to są nogawek. My będziemy tak samo za chwileczkę zszywać w leginsach całe nogawki, a tutaj zszywamy tylko tyle, ile mamy. Zostało tylko i tyle obcięte, tylko tyle nam wystarczy, więc zszywamy z obu stron. I to, czy będziemy zszywali od dołu do góry, czy od góry do dołu, to naprawdę nie ma znaczenia w chwili obecnej. To są bardzo małe elementy, możemy to zszyć tak, czy odwrotnie. I zobacz, że teraz mam już zszyte tak naprawdę
mam już zszyte te elementy, obcinam sobie te nitki, no i ja tutaj szybciutko wykadrowałam, skróciłam ten film, mamy zszyte oba te elementy na dwie nogi. To, co zrobimy teraz, to przyjrzymy się szybciutko bardzo nogawkom. I zobacz, że jest tył i przód nogawki i na samym dole, tak jak te obłożenia nogawek, takie nogawki mają właśnie takie wycięcia na stopę. Składam sobie przód nogawki, kładę na tył, prawymi stronami do siebie i teraz zszywam nogawkę. Od dołu do góry musi być zszyta. Z jednej i z drugiej strony, czyli po wewnętrznej stronie nogawki. I po zewnętrznej, i szew wewnętrzny, i szew zewnętrzny muszą być zszyte. I teraz zobacz, jak ja to zszywam. Mam trochę nacinków na tych nogawkach, ich rzeczywiście tam sporo jest, więc możesz sobie je zaznaczyć. Mam nacinki, dbam o to, żeby wszystkie nacinki ze sobą się spotkały. Więc zobacz, ja mam te nacinki zaznaczone niteczkami. One są zaznaczone różnymi kolorami nitek. Kolory nie mają jakiegoś specjalnego znaczenia. Nitkami zaznaczam z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby Ci pokazać, że taki sposób też jest możliwy. I taki sposób jest bardzo fajny wtedy, kiedy my szyjemy z dzianin, które na przykład bardzo się rolują. I jak to wszystko nam się zwija, to ciężko jest czasami zobaczyć, gdzie jest ten mały nacineczek wykonany nożyczkami. Łatwiej też jest tak w przypadku takim, kiedy robisz coś po raz pierwszy. I tak naprawdę te nacinki wykonane tylko nitką, bo tak jak zauważysz, ja mam tam i nitki, i nacinki, i nacięte, i wykonane nitkami, czyli tak naprawdę dwa sposoby wystarczyłby jeden. Ale takie nacinki są też bardzo wygodne wtedy, kiedy zaczynasz dopiero swoją przygodę z szyciem, no to wtedy nic sobie za głęboko nie ponacinasz, nie zepsujesz sobie nic z takimi nacinkami, bo takie nacinki nacinam nożyczkami. Jeśli natniemy za daleko, to możemy sobie zrobić dziurę na prawej stronie odzieży. I zobacz, to co zrobiłam, to znowu złożyłam sobie następne nacinki. Ja się nie przejmuję, co będzie się działo dalej za nacinkami. Kontroluję tylko ten odcinek pomiędzy stopką a pierwszymi nacinkami. I dzięki temu tak naprawdę nie muszę ani niczego rysować na materiale, ani nie muszę niczego spinać szpilkami. I mamy już zszytą tak naprawdę nogawkę z jednej strony i tutaj widzisz, że połączyłam przód i tył. Oczywiście na overlocku, ściegiem czteronitkowym. Widać już też tą dziurę, teraz jak leży na płasko, ona jest z jednej strony głębsza, z drugiej strony płytsza. To jest akurat taki kształt w tych leggingsach, to tak wcale nie musi być i ja za chwilę pokażę Ci takie spodnie, które no mają te dziury trochę inne. Natomiast teraz musimy zszyć drugą stronę nogawki. Musi być zszyty oczywiście wewnętrzny oraz zewnętrzny szew nogawki. I z drugiej strony tej nogawki, też pokażę Ci cały ten proces, nie będę tego ucinać po to, żebyśmy wszystko sobie obejrzeli. Z drugiej strony również będę dbała o wszystkie nacinki. Czyli będę dbała o to, żeby te miejsca styku się ze sobą po prostu spotkały. Tych nacinków, jeszcze raz to powtórzę, tych nacinków w leggingsach mamy dosyć sporo, dlatego że one były tam modelowane i na wszystkich charakterystycznych miejscach starałam się dodać te nacinki po to, żeby nic nie przekosiło się, potem żeby wszystko ładnie się zszyło, one mają różne krzywizny, ten przód i tył w niektórych miejscach, więc te nacinki powinny nam ułatwić pracę. I znowu składam każdy nacinek ze sobą, nie przejmuję się tym, co dzieje się dalej, przejmuję się tylko tym kawałkiem, który jest pomiędzy stopką, a tym pierwszym nacinkiem przed stopką. I jak już jestem przy końcu, no to oczywiście ostatnim nacinkiem jest sam dół materiałów, obu tych kawałków, składam je paluchami, no i szyję do samiusikiego koniuszka. I na tym końcu zauważysz oczywiście, że mamy taką tą dziurę na stopę, no i na wierzchu jest ta dziura z takim szpicem, pod spodem jest ta półokrągła dziura, one mają właśnie takie kształty różne i przez to, że mają różne kształty, no będzie nam łatwiej przyłożyć obłożenie. Nogawkę i obłożenie dołu nogawki miałam oba przed chwilą na lewej stronie, te elementy. Przewracam sobie całą nogawkę na prawą stronę i tak naprawdę nie miałoby tutaj znaczenia, czy przewracam nogawkę, czy obłożenie. Ja wolałam do filmu obrócić nogawkę na lewą stronę, na prawą stronę i zostawić obłożenie na lewej stronie, dlatego że w tej chwili, jak ja nasunę to obłożenie na nogawkę, to Ty będziesz widzieć i obłożenie, i nogawkę.
Czyli całe obłożenie będzie widoczne, będzie widać, gdzie coś jest. A jak ja bym włożyła obłożenie do środka, no to ono by nam się po prostu na filmie zgubiło. W środku nogawki. Zasłoniłaby nogawka całe. Tylko i wyłącznie tyle chciałam Ci pokazać. I ja teraz będę zszywać tą dziurę właśnie w tym miejscu, gdzie jest szpic, na tej dziurze. Obłożenie do nogawki. O tutaj całe, w jedną i aż do końca samego. I ja to zszyję na overlocku, tak po prostu, pomimo tego, iż tam jest szpic. Jeżeli zszyję to tak na overlocku, nie przejmując się tym, że tutaj jest szpic, to tak naprawdę ten szpic trochę się wyłagodzi. Nie zostanie takim pięknym czubeczkiem, tylko będzie takim zaokrągleniem. I ja się godzę z tym w tym przewodniku. Godzę się w tym przewodniku, dlatego że pokazuję Ci, że tak można, ale nie uzyskamy wtedy takiego ładnego szpica. Musimy wziąć te obie warstwy, ułożyć pod overlockiem i rozciągnąć ten szpic tyle, ile się da i overlockiem strzeć. Musisz uważać, jeżeli olejesz ten szpic, tak jak ja teraz, musisz uważać na to, żeby te wszystkie warstwy również w tym szpicu podjechały pod overlock i ten cały ściek overlockowy ujął ten szpic. Trzeba to tam trochę wsadzić, troszeczkę więcej w niektórych miejscach się utnie tym overlockiem, tam będą milimetry różnicy, natomiast jeżeli ten szpic nie jest dla Ciebie taki ważny, to tak można. Jeżeli ten szpic w ogóle nie wystąpi, to zaraz będzie z drugiej strony nogawki, to zobaczysz, że będzie takie zaokrąglenie i nie będę w ogóle miała tego problemu, jak manewrować tym overlockiem, żeby się udało. I to za moment Ci Ty sobie obejrzysz, a ja Ci powiem jeszcze troszeczkę o tym szpicu. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby ten szpic był piękny i żeby rzeczywiście na nogawce taki szpic się pojawił w modelu, no to Ty musisz lub możesz ten szpic najpierw zszyć, sam ten szpic, tak 2 cm z jednej i z drugiej jego strony, zszyć ściegiem prostym na domowej maszynie do szycia. Lub na przemysłowej maszynie do szycia. Ważne jest to, żeby zszyć to ściegiem prostym. I gdy zszyjesz tak to ściegiem prostym i natniesz sobie do rogu, do samego rogu, no to wtedy będziesz móc ten szpic, ten materiał w tym szpicu rozłożyć przy overlocku, zszyć za jednym zamachem, a ten szpic nadal będzie pięknie zablokowany i będzie pięknym szpicem później na odzieży. Tu z drugiej strony ja zszyłam już ten taki półokrągły kształt, tą półokrągłą dziurę i nie miałam żadnych problemów z żadnymi szpicami, ich tutaj nie ma. I zobacz, mam już obłożenie dół nogawki. I to, co teraz zrobię, to włożę, wsunę tam gumę. Ta guma pojawia się pod stopą i teraz ja wkładam tą gumę, wysunę ją troszeczkę i tutaj, tak jak widzisz tą wysuniętą gumę, ja pójdę na overlock i to przyszyję. I Ty będziesz sobie to oglądać, a ja powiem Ci o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza to jest długość gumy. Ta moja guma, którą tutaj widzisz, jest za długa i to stanowczo za długa, ale ja wolałam taką mieć, żeby Tobie pokazać. Zobacz, ja ją tu wsunęłam, z tej strony ona tu jeszcze wystaje, więc tam pomiędzy tym obłożeniem a nogawką jest. Natomiast ta guma powinna mieć taką długość, żeby zmieściła się pod stopą. I jeśli ona w tym modelu, bo ten model jest tak przygotowany, że te wąsy ze spodni, one są bardzo nisko i wystarczy, żeby ta guma była taka jak szerokość stopy i na taką szerokość tą gumę plus dodatki na szwy lub to, co chcesz jeszcze obciąć, taką sobie ją przygotuj. Moja jest dłuższa i taka długa po prostu pozostanie na zajęciach tutaj naszych. I zobacz, mam z jednej strony gumę przyszytą i teraz z drugiej strony muszę ją przyszyć, więc ja tą gumę tylko zagnę, tylko ważne jest to, żeby jej nie przekręcić, bo jak ją przekręcisz, to pod stopą później będzie taka przekręcona. Więc ważne jest to, żeby ją przekręcić, wsunąć do samego koniuszka. I to jest ta druga ważna rzecz, o której musisz pamiętać, żeby nie poprzekręcać tej gumy. I zobacz, ja ją tutaj teraz wysunęłam, ona wiem, że jest za długa i to jest naprawdę sporo za długa, więc ja nie zszyję jej tak tutaj na równiutko, jak powinna być zszyta, jeśli gumę byśmy przygotowali, tylko ja ją dużo wysunę i też zrobię to na oko, bo nie będę w tej chwili mierzyła tej gumy, to jest tylko przepis szycia. Ja o długości tej gumy już Ci powiedziałam, więc ja ją wysunę, przytnę mniej więcej na oko, żeby ona nie była taka strasznie długa i tak ją zostawiam zbyt długą, przycinam ją. No i mogę przejść do overlocka. I jeszcze jedna rzecz, o której można pamiętać, to to, że ja przyszywam tą gumę na overlocku. Jeżeli chcesz, żeby ten szew był taki bardzo pewny, ja tego tutaj nie zrobię, ale jeśli chcielibyśmy, żeby ten szew był taki bardzo pewny, ten mocujący gumę, to warto jest przymocować tą gumę ściegiem prostym na domowej maszynie do szycia.
Czyli po prostu tutaj, gdzie obrzucę teraz to wszystko overlockiem, i overlock zostawiłabym, dlatego że nic się nie będzie nam tutaj strzępiło. I jeszcze przeszyłabym sobie ze dwa razy ściegiem prostym po to, żeby wszystko się mocno trzymało, jednak tą nogą, stopą będziemy wypychać tą gumę, ciągnąć te portki do góry i to jest narażone na jakieś naprężenia, więc warto jest sobie to tak po prostu przymocować. I zobacz, teraz to wszystko, co ja zrobię, to wyciągnę to obłożenie, włożę je do nogawki, wyciągnę gumę, czyli wszystko powywracam w taki sposób, jak powinno być poukładane już do noszenia. I mamy wykończony dół naszej nogawki. Zobacz, jak on ślicznie wygląda. Przepięknie, prawda? Szczególnie, że mamy kropki, papugi i czarną gumę. Ale to jest kwestia tylko i wyłącznie naszych materiałów, jeszcze roboty w środku. I wiele innych takich kawałeczków, ale mam nadzieję, że to pozwala Ci pooglądać, gdzie my w chwili obecnej jesteśmy. Jak zauważysz papugi, zobacz na lewą stronę, to widzisz, że my jesteśmy na tyle. I to, co teraz mamy, to mamy dwie zszyte nogawki i ja jedną w drugą włożę. Zobacz, że jedna jest na lewej stronie nogawka, druga nogawka jest na prawej stronie. Ja wkładam tylko jedną w drugą. I będę zszywać. I to, co tutaj jest teraz ważne, powinno zwrócić teraz Twoją uwagę, to to, że zszywam materiał w kropki z materiałem w kropki, czyli zszywam przód z przodem i materiał w papugi zszywam z materiałami w papugi, czyli zszywam tył z tyłem. Będę teraz zszywać ten cały szef siedzeniowy, czyli tak naprawdę to, co jest na środku przodu, dlatego zszywamy przód z przodem i na środku tyłu, więc zszywamy tył z tyłem. Więc całe te nogawki muszą się ładnie tutaj znaleźć do środka i ja już mam je włożone, pokażę Ci tylko jeszcze raz, gdzie ten szef siedzeniowy będzie zszywany. Mamy tutaj takie U nam się tworzy, że zaraz je zszyjemy i też będzie je pięknie widać i o właśnie tutaj to miejsce ładnie ze sobą musimy zszyć. I wystarczy, że zszyjemy to na overlocku. I przechodzimy sobie do overlocka i rozpoczynamy nasze zszywanie. Oczywiście rozpoczynamy od samej góry. Tutaj na przodzie nie ma żadnych nacinków, bo ten odcinek jest dosyć krótki, ale pierwsze takie miejsce styku, które powinno się ze sobą złożyć, to są te szwy, które łączą cztery materiały, czyli przód, tył, w kroku. I w tym miejscu, ja za chwileczkę Ci to pokażę, w tym miejscu mamy dodatki na szwy. Ja wszystko zszywam razem, overlockiem, więc mamy cztery dodatki na szwy. Jedne są złapane dwa razem, drugie dwa razem. I ja zadbam teraz o to, żeby one się rozłożyły jedne w jedną, drugie w drugą stronę. I zobacz, pod spodem mam złożone w tą stronę tutaj do mnie. Potem składam sobie, trzymam to paluchem, żeby mi się nie przekręciło. Składam sobie materiał tak, żeby szef na szef pięknie naszedł. I drugi dodatek kładę w drugą stronę. I to po pierwsze sprawi, że te szwy będzie Ci łatwiej zszyć w taki sposób, żeby te szwy na wewnętrznych stronach nogawek spotkały się ze sobą, a dwa, jak rozłożymy tak dodatki na szwy, to po prostu tutaj w kroku nie będziemy mieli takiego wielkiego zgrubienia, gdybyśmy zszyli wszystkie dodatki w jedną stronę. Tak po prostu można. I ja teraz to zszyję, dbam właśnie, sprawdzam sobie, dbam o to, żeby te dodatki ułożyły się tak, jak ja tego chcę. No i jedziemy. Jeśli tutaj przed stopką coś Ci się zagnie, zawsze można sobie troszeczkę stopkę podnieść, żeby wsunąć te dodatki, żeby na pewno być pewnym, że tak się wszystko tutaj spotkało. Na tyle kroku, na tyle tego szwu siedzeniowego można zaznaczyć sobie jakieś nacinki. Ten szef już jest dłuższy, więc żeby nic się nie poprzesuwało, możesz to zrobić. Na formie możesz samodzielnie zaznaczyć, tu będzie nacinek i w obu stronach, z obu stron nogawki go sobie zaznaczyć. Zresztą takie dodatki, takie nacinki możesz sobie zaznaczyć również w innych miejscach, jeżeli są jakieś długie odcinki lub problematyczne odcinki do zszycia. Mamy już zszytą górę nasze spodnie, widziałaś lub widziałeś zaszewki zaszyte, zszyte na przodzie i na tyle nogawki. Wywracamy wszystko teraz na prawą stronę. Teraz będę potrzebowała te spodnie na prawej stronie. I tak naprawdę mamy już wykończone doły nogawek, więc mamy już tą gumę w obu nogawkach przeszytą. Ja tak naprawdę mam w jednej na zajęciach, ale nie będę Ci drugiej pokazywała, będzie udawało, że są wykończone z obu stron. I to, co nam zostało, to doszycie paska do góry tych spodni. W modelu 418, czyli w tym modelu, który ja wykonuję w tej chwili na filmie, pasek jest z podkroju, więc muszę go postrzywać z tych wszystkich elementów, z których on się składa. Przyłożyłam przód do tyłu paska i zszyję boki paska. I tak zrobię na wewnętrznej stronie paska, czyli obłożeniu, i na zewnętrznej stronie paska. Zszywam boki z jednej strony, obcinam te końcówki szwu overlockowego, dlatego że ja wiem, że później te kawałki
te końcówki tego szwu będą jeszcze gdzieś przeszywane i zostaną wzmocnione, zabezpieczone, to się nam nic nie rozpruje, możemy sobie na to pozwolić. Zszyłam to w takie kółeczko i zobacz, zszyłam już obie części paska, czyli lewą i prawą stronę paska mam już zszytą, czyli wierzchnią i obłożenie. I tak naprawdę, jeśli Ty wytniesz sobie pasek z prostokąta, no to będziesz mieć już gotowy cały pasek. Ja muszę zszyć górę tego paska, dlatego że on był, właśnie był z takiego pięknego podkroju i nie mógł być skrojony z całości, więc muszę sobie teraz tą górę paska zszyć. Wkładam jeden pasek do drugiego, przykładam na boku, tak żeby mi się te szwy ładnie zgodziły. Paski stykają się ze sobą prawymi stronami, to jest ważne, żeby sobie nie zszyć inaczej. I będę zszywała teraz górę paska, czyli ten łuk taki, który za chwilę Ci pokażę paluchem, górę paska zszyję do siebie. O, właśnie tutaj dookoła zszyję te dwa elementy, te dwie warstwy. Więc przechodzę na overlocka i znowu to o co mogę zadbać, to jest właśnie to miejsce na boku, czyli dodatki na szwy rozkładam. Już to wcześniej robiliśmy, więc ja tylko Ci powiem, że rozkładam więc na dwie strony i Ty sobie tutaj obejrzysz, że rzeczywiście ja dbam o to, żeby po pierwsze szwy na boku paska zgodziły się, paska i obłożenia paska, i żeby te dodatki na szwy rozłożyły się jeden w jedną stronę, drugi w drugą. I możemy zacząć zszywać. I zobacz, że ja sobie podłożyłam to wszystko pod stopkę, żeby już nie musieć wpychać tego pod stopkę, żeby mi się te dodatki na szwy nie pookręcały i po to, żeby zacząć dokładnie od tego miejsca, które sobie pięknie złożyłam, zadbałam o to. I ja teraz ten pasek zszywam dookoła, oczywiście nie będę Ci pokazywała teraz całego tego procesu dookoła, troszeczkę to skrócimy, no bo to byłaby nuda, czekać tyle. I ja zszywam do końca samego paska i teraz na samym końcu można sobie wyjechać po prostu tym materiałem, można go odgiąć, tak jak widziałaś lub widziałeś, ja szybciutko odgięłam i przejechałam sobie prosto po to, żeby nie wyjeżdżać tak stopniowo z tego ściegu jednym z drugim, bo to później byłoby widoczne, tylko żeby to było takie dosyć szybkie. Teraz mamy gumę i zszyłam już ją w kółko i już Ci pokazuję dokładnie, jak ona została zszyta. Zobacz, że ona jest krótsza od paska, dlatego że ja tą gumę dopasowałam do siebie. Przyjrzyjmy się najpierw temu, jak ta guma została zszyta. Ona została zszyta w taki sposób, że położyłam jedną warstwę na drugą i na maszynie zwykłym, prostym ściegiem przeszyłam sobie taki zygzak. No tak przypadkiem wyszła mi literka M lub W, patrzymy do góry nogami. Ważne jest to, że te warstwy zostały dwie położone, zobacz tutaj w przekroju widać, dwie na siebie, tak żeby było jak najbardziej płasko. I ja teraz tą gumę włożę do tego paska, zamknę to tym paskiem i ważne jest to, żeby ta guma z lewej strony dotykała dokładnie do góry tego mojego paska. Ja mam tą łatwość, że mogę dosunąć do szwu, do tego miejsca, gdzie łączy się obłożenie z paskiem i jestem pewna i cały czas będę to wykorzystywać. I tu, gdzie pokazałam Ci paluchem, będę zszywać dookoła. I teraz jeszcze jedna taka rzecz, oczywiście dodatki na szwy rozkładają się na dwie strony. Jeszcze jedna taka rzecz, o której warto pamiętać. Jeżeli ja mam zszyte te dwie warstwy paska i ja wiem, gdzie ta guma z prawej strony powinna dochodzić, ja będę cały czas to kontrolować. Jeżeli Ty masz pasek z prostokąta, zaprasuj go na pół i tym Twoim wyznacznikiem będzie to miejsce zaprasowania, po to, żeby Ci było łatwiej, żeby ten pasek był ładnie, równo wykonany. Ja mam tutaj łączenie materiałów, więc zobacz, dokładam sobie pięknie, staram się dookoła tego paska, żeby tak się działo. Druga ważna rzecz, którą za chwileczkę pokażę Ci na jeszcze większym zbliżeniu, to to, gdzie będziemy prowadzili szew, którym zamkniemy ten pasek. Ten szew to tak naprawdę szew pomocniczy. Ja go wygonuję po to, żeby później przy przyszywaniu paska do leginsów nie musieć kontrolować, żeby te warstwy tutaj paska się między sobą nie poprzesuwały. I zobacz teraz na zbliżeniu, jeszcze większym, że tak naprawdę ta igła jest z lewej strony, po to, żeby prowadzić ten szef jak najbliżej tej gumy. Jak najbliżej gumy. I oczywiście można tutaj użyć innej stopki po to, żeby wykonać taki szef bardzo bliski gumy. Ja przesunęłam sobie igłę na lewo i wykorzystuję to, że ona jest wtedy prowadzona bardzo blisko tej stopki. Stopkę prowadzę bardzo blisko tej gumy i ten tunel jest bardzo wąski. Znaczy jest na tyle wąski, że mieści się tam guma, ale nie jest zbyt szeroki, czyli ta guma nie zacznie mi się tam po prostu swobodnie gdzieś latać i przekręcać. Więc ten tunel po prostu jest taki
spasowany do tej gumy. Szyjemy to dookoła i zobacz, że przyszyłam dookoła, dookoła i mam już ten pasek, który przyszyję sobie do spodni. Ja wrócę jeszcze do długości tej gumy. Ja nie zostawiłam tutaj tunelu na wciągnięcie gumy, przygotowałam sobie gumę wcześniej, nie powiedziałam Ci też o długości tej gumy, jaka ona powinna być, dlatego że długość powinniśmy ustalić konkretnie do wybranej gumy. Tutaj tylko powiem, że przyłożyłam sobie ten pasek równo szef na pasku na boku, z szwem na boku na spodniach i będę to po prostu dookoła przyszywać, nic się więcej nie stanie, a wracamy do długości gumy. Ja wiem, że znajdziecie w internecie takie wzory na to, jaka długa powinna być guma, czyli powinno być, to są bardzo głupie wzory, bardzo, dlatego że mówią, że ta guma powinna być 0,8 długości, albo 0,9, albo 0,75, albo jakaś jeszcze inna liczba, czyli skraca się gumę w stosunku do długości tak naprawdę naszego obwodu talii, obwodu spodni, jakimś wzorem. Nie jestem zwolennikiem takich wzorów, dlatego że możesz mieć zupełnie inną gumę niż autor, który postanowił Ci udowodnić, że taki wzór jest najlepszy. Dlatego powinniśmy tą gumę dopasować do siebie. I tak naprawdę, ja wrócę jeszcze tutaj do filmu, bo pokazuję Ci właśnie, że złapałam sobie na drugim boku paluchami, potem złapałam na połowie prawą ręką, puściłam lewą i tylko pomiędzy lewą, prawą ręką a stopką kontroluję tą długość. Ten odcinek był za długi, żeby kontrolować cało, więc ja sobie zrobiłam taki myk. Kończąc o gumie, tak naprawdę weź gumę, zepnij gumę szpilką, przymierz na sobie, zobacz, że jest dobra, zszyj tą gumę w takim kółeczko, przymierz na sobie, zobacz, czy jest odpowiedniej długości, czy się nie ciśnie, czy nie jest za luźna i dopiero wszyj ją do spodni, taki sposób jest najwygodniejszy. I my mamy tak naprawdę gotowe już spodnie, ja już więcej nie będę Ci o nich poopowiadała, jak się szyje, jedyne co, zajrzymy sobie jeszcze do środka, dlatego że chciałabym Ci pokazać, gdzie był czerwony szef, którym zszywałam tunel i gdzie prowadziłam w chwili obecnej ten ściek overlockowy. Zobacz, że jak to równiutko jest jedno po drugim prowadzone i tak powinnaś lub powinieneś to wykonać. I pooglądaliśmy sobie na koniec jeszcze ten pasek, jak on wygląda. Ja specjalnie zrobiłam chwilę przerwy, dlatego że tutaj poopowiadam o rzeczach, które później wytnę. Później w sensie do przewodnika samego spodni, którą jeszcze na papowero.pl. Natomiast tutaj w winie za gniechą takie cięcie dziwne zostanie. I zostanie ono z tego powodu, że jeśli oglądałeś lub oglądałaś wino za gniechą na żywo, to wiesz, że mój komputer uległ awarii i postanowił umrzeć dokładnie w 17 minucie wejścia na żywo. I to nagranie musiałam dokończyć i dokończam je dzień później. I tak naprawdę z tego powodu zmieniła się pewnie trochę sceneria, światło. No, ubrałam tą samą bluzkę i postanowiłam się pomalować mniej więcej tak samo. Ale ubrałam tą samą bluzkę nie dlatego, żeby wszystko wyglądało mniej więcej podobnie i spójnie. Natomiast ubrałam ją dlatego, że rzeczywiście o tej bluzce chciałam troszeczkę opowiedzieć, kilka słów. Więc jak już mamy wyjaśnienie i tutaj się wytłumaczyłam z tego, jak to pięknie nam wczoraj wszystko padło i niestety nie chciało powstać i dopiero dzisiaj admin uratował mój komputer, niestety schrzanił się bardzo, więc musiał być rozbebeszony i naprawiony. Więc dzisiaj mogę Ci powiedzieć o dalszej części. Po pierwsze o dalszej części tego przewodnika, dlatego że ten przewodnik był, no był przewodnikiem szyciowym. Szyliśmy połowę kombinezonu. Za tydzień nie będziemy szyć drugiej połowy kombinezonu, tylko będziemy szyć, będziemy konstruować, o tak, będziemy modelować drugą połowę kombinezonu. I to nie dlatego, żeby powstała taka sama z supłem, bo tak naprawdę za tydzień pokażę Ci, jaka ta góra będzie inna, bo o suple już było, myślę, dosyć dużo na stronie Papavero. No i nie ma powodu, żeby to powielać. Jest szablon, który można pobrać. Jest nawet darmowy szablon, który można sobie pobrać, chociaż on nie jest do talii, ale z supłem na biuście jest, więc zawsze można sobie podejrzeć, jak on wygląda. Więc za tydzień będziemy modelować górę kombinezonu, ale będzie zupełnie inna. Będzie fajna. Będzie tak naprawdę na topie. Ten top będzie na topie, dlatego że będę opowiadała o modelu, który rzeczywiście będzie w trendach na ten sezon, który jest przed nami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są spodnie, które już Ci pokazuję, bo tak naprawdę zrobiliśmy sobie dzisiaj, uszyliśmy sobie dzisiaj narciary. I ja nie wybrałam ich dlatego, że kombinezon, który pokazywałam Ci na początku, był
on zabawny, bo tak naprawdę miał i rękawiczki, i stópki, więc był taką całością. No wątpię, żeby ktoś chciał w czymś takim chodzić, ale takie narciary zauważyłam i już tutaj pokazuję Ci na zdjęciu, obecnie w sprzedaży. Więc tak naprawdę taki fason jest nadal powracającym fasonem i spokojnie można sobie uszyć. I ten fason, który Ci pokazuję tutaj, ma te dziury z przodu i tyłu nogawki trochę inne. On nie ma dużo wyższe. Te boki nogawek, czyli tam, gdzie jest ta guma, są smuklejsze, ale Ty możesz sobie to spokojnie ciachnąć. I tu chciałabym Ci powiedzieć, że tak naprawdę modelowanie tych leggingsów 418 jest właśnie takie proste, że jeżeli ta dziura z przodu czy z tyłu Ci się nie podoba, bo jest za mało zaokrąglona już, lub za bardzo szpiczasta, to spokojnie możesz narysować inną, od ręki. Tam się nic nie stanie, tylko oczywiście tą dziurę musisz narysować na obłożeniach i na samej nogawce taką samą. Ale tam się nic zupełnie nie stanie i możesz ją po prostu zmienić. Druga rzecz jest taka, że to obłożenie tak naprawdę możesz wykroić z czegoś, co jest bardzo cieniutkie, tak samo elastyczne jak wierzch, ale może być znacznie cięższe po to, żeby te leginsy na dole nie zrobiły się takie grube, tak jak te moje w przykładzie, które były szyte, no po pierwsze z dzianiny, która jest grubsza, a po drugie no nieelastycznej, ale to w przewodniku nie miało znaczenia, ważniejsze były kolory, które chciałam Ci pokazać. To jest tylko przewodnik do użycia takich spodni, nie możemy sobie uszyć nieelastycznych. Ja już o tym na początku sam mówiłam. Ostatnia rzecz, bo już o tych kombinezonach myślę, że nie zapomniałam o niczym. Mamy już to, co dzisiaj zrobiliśmy. Mamy zapowiedź tego, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli że będziemy modelować fajną górę pasującą do trendów na najbliższy sezon. I do trendów też takich kombinezonowych, bo one wchodzą w modę od ostatniego sezonu, bo na jesień 2022-2023, czyli w tym momencie, kiedy nagrywam ten film, one właśnie były bardzo modne, podobnież, ja w takim nie chodziłam, ale oglądałam bardzo często. Natomiast ostatnia rzecz, o której chciałabym Ci opowiedzieć w tym winie z Agniechą, no to jest moja bluzka, którą tutaj specjalnie w tym dogrywaniu tej nieszczęsnej urwanej części mam nadal na sobie. I to jest bluzka, która będzie przedmiotem jednych z najbliższych kursów oraz szablonów. Dlatego, że ostatnio pewnie zauważyłaś lub zauważyłeś, testuję bluzki z takim elementem, czyli z kołnierzem szalowym. I ta bluzka, oprócz tego, że ma kołnierz szalowy, sobie tu spojrzę z boku, czy to widać, widać. Ta bluzka, oprócz tego, że ma kołnierz szalowy, ma jeszcze tutaj taką słodką falbaneczkę. Przez to, że ma taką słodką falbaneczkę i przez to, że jest taka właśnie przez to dziewczęca i słodziuśka, ja ją sobie uszyłam z szarego materiału, żeby była trochę bardziej poważna. Dlatego, że jakbym sobie uszyła tutaj jeszcze taką różową bluzkę z różową falbanką, to czułabym się bardzo, bardzo cukierkowo, a tak uważam, że te słodkości tutaj wystarczy. Ale o tym różu, ten róż dzisiaj musiał się pojawić, bo mi ta bluzka, właśnie ta falbanka się tak kojarzy, więc w całym tym winie z Agniechą, nawet w tym dogranym kawałku, mamy z tyłu różowe, trochę, różowe, czerwone ściany oraz mamy różowy makijaż. Nie mogłam się oprzeć po prostu temu różowi. To taka fasoną. Natomiast ta bluzka, bo to chyba ważniejsze dla Was niż to, że ja się wymalowałam na różowo, ta bluzka jest częścią tych wszystkich bluzek, które ja teraz testuję z kołnierzami szalowymi. One będą różne, będą z falbankami, będzie taki kołnierz jak w mojej niebieskiej bluzce. Odsyłam do niebieskiej bluzki z wielkie liście do poprzedniego wina z Agniechą, jak i następne bluzki, które będą miały taki trochę szpiczasty kołnierzek, może nie szpiczasty, ale będzie z rogiem. Więc te bluzki będą częścią nie tylko kursu, ale również takich zwykłych szablonów na Papavero i będzie można sobie wybrać. Co prawda nie będzie można sobie wybrać, czy chcę kurs, czy chcę szablon, ale tych bluzek jest na tyle dużo, że część może się z nich pojawić tu, część tu. No i tak będzie po prostu nam bardzo wygodnie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego wina na raty. Tak naprawdę dzisiaj to ja mam tylko herbatę już z rana. Dziękuję Wam za obejrzenie tego wina na raty. Zapraszam Was za tydzień do oglądania następnego odcinka. Mam nadzieję, że już bez takich problemów technicznych. Do zobaczenia.